Szybkie sprawdzenie, czy wszystko jest ok. Idziemy do sklepu kupić kilka gum, bo spróbujemy dzisiaj łowić dwoma metodami. Dobra, nastawiamy się na to, że będziemy łowić balony, natomiast spróbujemy troszeczkę tych oto przynęt. Fish bay, zobaczcie, ponieważ będziemy też troszeczkę łowić drobnicę. Postanowiłem tak wziąć dwie wędki, jedną taką na balonę i na zoomę plus under, którą notabene lubię, bo jest krótka, jeżeli chodzi o balonę. No i druga to jest Conger Stito Air, bardzo delikatna wędka i będziemy łowić metodą drop shot. Może uda nam się wyłuskać jakąś flounderkę. Był tu? Jest tu i słuchajcie, zajęło to 7 minut. Łącznie z wypakowaniem wędek, silnika, tak? Się nie nauczę mówić, że to jest napęd nożny. Lecimy na dole. Ok, tak to wygląda w praktyce. Widzicie, jakieś falki są. No nic nie zgubiliśmy po drodze. To taki... taki plus, można powiedzieć. No dobra, słuchajcie, taki szybki film z Orłowa. Pierwsze wodowanie, nie, jesteśmy na morzu. W zasadzie to na zatoce, ale uznajmy, że jest dobrze. Falka jest męcząca, bym powiedział. Nie jest to taka fajna falka, gdzie można sobie po prostu łowić. Patrzę, czy gdzieś jest może trochę mniejsza falka, ale chyba nie. Więc ona będzie tak kłuć niemiłosiernie. Sprawdziłem, ile kosztuje nabicie kamizelki, no więc 50, chyba 8 zł kosztuje ten nabój, bo to jest taki duży nabój, nie taki jak do syfonu. I do tego trzeba doliczyć jeszcze ten mechanizm, który tam wyzwala ten nabój, jak padnę do wody, to jest jakieś 60. Więc taką stówę, można powiedzieć, kosztuje zrobienie tego naboju od początku. Okoliczności przyrody, muszę powiedzieć, bardzo ładne. Bardzo ładne. Ale też ładne. Ja pierdolę. Ludzie, co ja się wpakowałem. Plan był ogólnie taki, żeby to wsadzić w tamtą dulkę i sobie po prostu tak płynąć i skupić się na tym, żeby płynąć, a nie na tym, żeby trzymać naszą wędkę. Natomiast widzę, że to się nie bardzo może udać, więc spróbujemy to zarzucić. Ok, i będę po prostu z ręki próbował to jakoś łowić. Może jakaś balona się nam trafi, nie? O, tak się ustawię. Piękny klif, zobaczcie, jak to fajnie wygląda z tej strony, nie? Kiedyś, jak łowimy, słuchajcie, to o tym tak nie myślimy, że to jest naprawdę taki fajny, fajny zakątek świata. Znaczy, się, ja się staram myśleć o tym, że to fajnie wygląda i to na łeb mi może zlecieć. Natomiast naprawdę to bardzo ładnie, zobaczcie, wygląda. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, nie? Ale to nie wygląda dobrze. A mamy pełno zielska. Dobra. Słuchajcie, cel taki. Popłyniemy sobie do tej bojki. Dobre, dobre. O, i tak to wygląda dzisiaj, nie? Wbij się tak bokiem, co? Choć podejrzewam, że jak płynęliśmy, to w takich kilka już się żeśmy wbili bokiem. No i wygląda to bynajmniej tak, bym powiedział, crazy trochę. Bardzo ładnie to wygląda. Dopłyniemy do bojki, zrobimy sobie selfie z bojką. Dobra, zobaczcie, mamy drugą bojkę. No nie daje za wygraną, nie? Słuchajcie, co to jest za wypad na ryby, jak my nie będziemy łowić ryb, nie? Co z tego, że buja? Ale taka, słuchajcie, ciekawostka, bo wy wiecie, że mam chorobę morską straszną. No to tutaj jakoś tak mi jest odpukać bardzo dobrze. Nawet mi się humor poprawił. Ludzie. Te bojki, przy których teraz byliśmy, to są bojki takie, które właśnie mówią wszystkim, że uwaga, uwaga, tutaj jest taka właśnie rafa. No więc my sobie na tą rafę wpłyniemy. Dobra, wpływamy na tą rafę, ale ona jest bardzo, bardzo płytka. Tu widać wypłycenie takie dosyć znaczące. Nie chciałbym przywalić kajaczkiem. No jest mega, mega płytka. Słuchajcie, no myślę, że
30 cm nie ma co ryzykować, bo przywalimy czymś. Pewnie kajak nie ma takiego zanurzenia, ale lepiej nie ryzykować. Mega płyciutko to jest, słuchajcie, no to tyle wody może. Ona jest też obrośnięta, więc tak nie można dokładnie stwierdzić, jak ten kamień jest wysoko. Ale wolałbym nie wpływać kajakiem na to. Bo wiecie, jakie jest szczęście, nie? Szczęście jest takie, że akurat będzie ten jeden najwyższy kamień i my na niego płyniemy. No, takiego kadru nie było. Tak to wygląda. Grubo, co ludzie. No, no, no. Pięknie, nie? Spoko, jeżeli my mamy, wiecie, dziobę w stosunku do tej fali, no to spoczko, nie? Gorzej jakby to było jakoś bokiem, nie wiadomo jakby się kajak zachował. Ale bajeczka. Słuchajcie, ktoś zadał na debacie chyba pytanie, czemu właśnie Whisky 11, ten kajak, no tak się nazywa Whisky 11, ponieważ jest to najszerszy kajak, jaki ja znalazłem w takich rozsądnych pieniądzach. Jeżeli sobie weźmiemy tą serię Whisky, to ona się tam zaczyna od chyba 8. No i one w zasadzie różnią się długością. Te cyferki 8, 10, 11 to są długości kajaka. Teraz na ten sezon 2022 widziałem, że jest kajak Whisky 12. On jest dłuższy od tego naszego, natomiast on jest węższy. Jedną rzecz, którą ma, no powiedzmy to lepszą, to jeszcze burty, jeszcze wyższe. Te są w najniższym miejscu 35 cm. No na pewno w tym Whisky 12 lepsze są te burty, natomiast on jest węższy. Ja specjalnie się uparłem troszeczkę na ten kajak Whisky 11, bo on jest najszerszy. I w mojej ocenie, no nam na morze, zobaczcie, na tego typu fale jest potrzebny szeroki kajak, żeby on jak najbardziej był przyklejony, zobaczcie, do tej wody, żeby no ta szerokość, słuchajcie, też robi robotę. Poza tym zwróćmy jeszcze uwagę na ukształtowanie dna. Ten nasz kajaczek to taki troszeczkę katamaran, jak się zobaczy tak od dna na niego, co też moim zdaniem robi robotę. Zwróciliście też uwagę na to, że mamy też napęd i napęd ma kil. No i ten kil jednak mimo wszystko te wahania boczne też, wiecie, tam tłumi w jakimś stopniu. Znowu nas bokiem zrobiło. Ale słuchajcie, już prawie opanowałem, bo tak, mam ster cały czas skręcony maksymalnie. I jak nas dryf ustawi bokiem, bo jeszcze wieje wiaterek, to po prostu tylko pokręcę trochę, tak jak widzieliście przed sekundką. I jest ok. Ale słuchajcie, falka jest, zagęszczenie jednostek na wodzie jest też znaczne. Nie wiem, czy to one robią te fale takie większe. Większe to mówię o tych, które no mi się tak trochę wlewają. Ale kto nie łowi, ten nie ma, nie? Ale pokażę wam, jak to wygląda z drugiej strony. No męczą te fale, nie? Męczą, ale co? Nie dajemy, że wygraną, no nie? Że ja tak zażartuję brzydko, jak tu wędkować w takich warunkach, co? Dzielny ten kajaczek, nie? Też to widzicie? Taki dosyć sprawny. Fajnie! Ludzie, normalnie jak na karuzeli jakieś, nie? I jeszcze sobie zarzucimy w takiej fali. Ciśniemy, zobaczcie, pięknie. A? To była wlewka oceaniczna. No i przy takiej fajnej fali on daje sobie radę, więc myślę, że może nie, że niezatapialne i żeby tutaj jakąś brawurę, wiecie, zrobić. Natomiast myślę, że można się czuć na nim bezpiecznie, nawet w tego typu falkach.
No i prawie bokiem ją usiliśmy, nie? No nie, no fejkowo, to było, nie było bokiem, ale nie było też tak przodem idealnie. Ale kajaczek widzicie, dzielny. Radzi sobie. A, mijamy Bójkę. Selfie z Bójką.